Siema, ja tu tylko na chwilę z przyszłości. Słuchajcie, strasznie dużo przeklinam w tym odcinku, więc no, jeżeli nie chcecie, to nie musicie oglądać, ale odcinek wyszedł złoto, więc zapraszam na odcinek bez przepyszny. Zostaw lajka. Dobra, widzowie, bo ja wam muszę pokazać, jak tu rozpierdalać frajerów w tej gierce, bo wy kurwa nie umiecie. Zawsze się martwię nagrywając nowe gierki, bo zawsze mi przychodzi na myśl, czy w ogóle jest jakaś szansa, że ja to dobrze zmontuję, albo czy będzie się działo coś ciekawego. Niestety grając solo w takie gry są giga nudy, ale tutaj wam pokażę, jak się rozpierdala frajerów szybciutko. No i gamę foundę. Dobrze, tylko cicho, giereczka jest. Versumę. Tutaj Conquest. Bierzemy czołga, bo takim jestem koksem na czołgach. To są czołgi? Uj, powiedzmy, że to są czołgi. Go! Wszystko się w 5 lat będzie wczytywać. No, jestem takim szefem na czołgach. Kurde, poczekajcie, nie tuć. Pomyliły mi się klawisze. I zamiast W klikałem Q. Jestem takim szefem na czołgach. Dobra, dawać mnie tu czołg, szybko. Flankujemy, flankujemy. No. Mówię wam, ja jestem takim szefem, słuchajcie. Czołgi. I w tą gierkę w ogóle jestem też szefem. O, tu coś strzela, tylko nie wiem skąd, kurwa. Samolot chyba strzela. Najgorsze jest znalezienie czołgu. To jest najgorsze. Jak już znajdziesz czołg, to wyjebane. Cannot capture the strategic point. No przecież wiem, no. Ja tu tylko jestem wspierać, bo ja tutaj drużynkę. Za dużo na mapę patrzę, czy ktoś nie zaznaczył czołga. O kurwa. A, ja tam nie mogę już iść. A tam czołg jest zaznaczony. A nie, to nie tam. Gdzie jest ten czołg? Tu? Tu jest. Dobra, idziemy mu wpierdolić. Szybko wyłapię na ryj. Bombę na banie. Kończymy balet. Najlepszy budzik. O nie! Bomba na balet, kończymy balet, co? Ale koks! Że nie działa. Piętki. Nie wiem, czy mnie słyszycie, czy nagrywa się. Siabada, siabada, siabada. O, wybuchliśmy. Owszem, mamy to. Nie wiem, czy się nagrywa. Coś się stało i nie było mnie tutaj słychać. Halo, czy ja... Halo? Act changing seat, ty. Nie mów, że ja jeżdżę teraz. Tylko nie mów, że ja zaraz się znajdę na mapy, bo nie wytrzymię. Co ty gadasz, że ja tu gdzieś jeżdżę? Niemożliwe jest to. Patrzcie, mogę zmienić normalnie changing seat, ale tu jest coś zbugowane, trzeba wyjść z battle. Zdezerterować. Kurwa, podejścia tak dobrze miało być. Dobra, podejście drugie. Robert Piekenbrock. Wszystko by mi się nie udało, by mi się, gdyby nie ten ścibski, kurczę, czołgista przeciwnik. Teraz nam się na pewno uda. Na B, panowie. Co w ogóle robi, kurwa, commander, ty? Commander wali se gruchę i se tylko patrzy przez to. Commander nic nie robi. Po drugie, powinno w tej gierce być coś takiego, że jesteśmy w stanie jechać w kilku w czołgu, bo tak to nudy są. Bomba na banie, kończymy balet. O, przyjmuję strategiczny punkt z zaopatrzeniem czegoś. Nie wiem, co to kurwa jest właściwie. Szczerze mówiąc. Sorry, I'm too stupid for this game. Sebastian, no problem. O, czołg, czołg! Kurwa, chyba nawet dwa. Dobra, fastem, fastem. Kurwa, widzę przeciwników, zaraz mnie ktoś wypierdoli. Bomby. Bombą w sensie miną. W sensie dupnie mi tutaj granatem. Kurwa, jak ja na hojraka tutaj. To we mnie ktoś strzelał? A, trzeba pomóc, bo nas się strzela, trzeba mu pomóc. Fastem, fastem. Dobra, przez drzewa, dam radę? Uj, pewnie, że dam. Gdzie jest nie nasz? Zaznacz. Zaznacz. Dobra, widzę. O, dwa są nawet, kurwa, niedobrze. Dostał. Dostał, chujowo strzelam. Dostał. No. No, jestem takim szefem na czołgach. A, można wyjść. Fastem, wychodzimy, panowie. Szybko. Gleba, gleba, kurwa. Jak to Virtual to Drive Destroyer? A jak?
A, bo ja mam jakiś, kurwa, ja mam jakiś nobów jebany. Dobra, spierdalam stąd. Bo ja nie mam nawet chłopów, co umiem, kurwa, naprawiać, ty. Dobra, z nozem rozjebiemy jakichś frajerów. Dobra, przyjmuję punkty, zajebiście ogólnie. Dobra. Dałaby się tutaj pomoc. Ty, normalnie se z nozem holduję se tego. To mnie wypełniam tutaj misję. Nudy jak skurwysyn, ale misja zostaje wypełniona, jak już liczy się zwycięstwo. Punkty się nabijają chyba za holdowanie, co? Kurwa, ktoś tu ze mną jest. Słyszę cię, jak skaczesz. Nie wyjdę, stoję tu i kurwa. Dobra, dzięki. Dasz broń? Siema, daj broń. Pick up, thank you. Very nice gun. Ty, a to nas! O kurwa! Ty, gleba, gleba! Cheater, cheater. Ty, a czemu ja mam snajpera, który nie ma nawet snajperki? Co tu jest? Co ja odpierdalam, ty? Gdzie oni są? Gdzie są przeciwnicy? Widzę. No, ciekawe. No, teraz się trzeba postarać, bo widzowie patrzą. Ja czasem zapominam, że robię coś dla internetu. Wyjdź mi to. Dobra, czołg namierzony. Coś jest przed nami. Problem z tymi czołgami jest taki, że ja świetnie robię flanki na nich. Ale ogólnie mam tak chujowy czołg. A inni se kupili czołgi za 10 milionów i mają lepsze. Ja mam strasznie chujowy ten czołg. Inni mi onshotują, może z 20 strzał, kurwa, pierdolne, żeby coś zrobić z tym czołgiem. Dobra, ganka robimy na plecy. Kurwa! Jak pierdolę, jakie lagi. Normalnie tego. Bitwa jest prowadzona. I my. Nie no, kurwa, jakie to głupie, ty. Dobra, jest pokonany. Pozdro dla każdego, kto musiał widzieć to z innej perspektywy i widział, jak to wyglądało. Musiałem nieźle. Kurwa, tango. Ty, poczekaj, to mój, prawda? Nie no, to musi być mój. Oj, 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 oj. Dobra. Kurwa, który to ze mnie strzelał, co za pajac? Nie, no nie. Odpierdala smaniane, wydupcasz mnie stąd. Czemu ja jadę, kurwa? Co się dzieje, ty? Mój komputer, kurwa, nie jest przyzwyczajony do takich tutaj tego. Quality trzeba zmniejszyć. Oj, to się nazywa jakość, kurwa. Teraz jest elegancko. O, trafiony. Co ty robisz? O, ty, widzę cię. Gnoju. Jebani kapitaliści. O, witam, witam. Oj. No i miodzio. Oj. Spłonie, ty, płonie. Odpaliłem chłopa. Ty, wiedziałem, że to będzie dobry najdzik. Zdziwiająco długo się tu utrzymuje, jak jest na fazie, że jestem na takim widoku. Kurwa, jakie zbiorowisko, ty. Pokaż tacy, zajebiste. 5 zabójstw, 1 śmierć. Nie, więcej razy zginąłem. 5 chyba, 5 zabójstw, 5 śmierci. Może trzeba przyrasować troszeczkę. Może tu fura stoi i nikt nie używa? Panowie, panowie! Podwózka, podwózka! Taksi, taksi! Oj.
Powstam. O kurwa! Myślałem, że to nasi. Czy moja, czy mój snajper będzie miał snajpera? No nie ma snajperki mój snajper. Kurde blaszka. A powinien mieć, bo mam ich kilka. Nie zostało tutaj, zostałem, sknociłem coś w sensie. To zostało zepsute tutaj. Ewidentnie powinien być karabin snajperski na tym miejscu. Zastanawiam się, jak nazwa odcinek. Jeden żołnierz, jedna bitwa. Jeden człowiek, jedni jebani kapitaliści. O. Nie lubię tej mapy, można się tak pokutasić tutaj. Najlepsza jest snajperka. Znaczy, kocham tą mapę w momencie, kiedy mam snajperkę. Kiedy jej nie mam, no to już chujowo jest. Chyba my to przegrywamy w sumie. Ja fastem. O, przegraliśmy. Lecę kurwa, ekipa pomocowa. Batalion pomocowy. Nie, już byłem na miejscu. No niestety, przegranko. Ogólnie chyba nieźle mi poszło tam, co widzieliście. Całkiem nieźle to wyglądało. Nie byłem najgorszy, o. Tylko teraz tak. Gdzie są kurwa moi żołnierze? Oni się szkolą przez godzinę. O, tu możemy kogoś dać. Poka. Nie. O. Dobra, ty idziesz. Dobra, i teraz tak. Czemu mój snajper nie ma kurwa karabinu snajperskiego? Dobra. Ruins of Vox. Nie lubię tej mapy, ale... Kwaśno. Tylko... A, bo te nuby nie mają tego do naprawy. No jak to ty? Szybki byłem, już mi zajebał ktoś? Choose response point on the map. Ale kurwa, zbagowane gówno. Pozdro, powiem wam tak, jeśli chodzi tutaj o tą grę i o tą mapę, to tutaj snajperka to jest to, czego szukasz. Jeśli karabin snajperski, to jest to, co robi magiczne rzeczy tutaj w tej gierce. I to tak no capa. Pyk, dostał. Kurwa, nic nie widać, ty, co jest ten strzelacz? O kurwa, wróg w okolicy. Zauważyli moją pozycję. A, był tam. Squad is not ready to the fight? Tam mnie kurwa szlak weźmie. Jak mi jeszcze raz powiedz, że mój squad is not too ready to the fight. My squad is very fucking ready all the fucking time, you know? Umalski? W ogóle ja nigdy nie zwracam uwagi na tą wieżę. A tu widzę ludzie się kutaszą czasem. Się wieża to bardzo łatwy cel, jeżeli nauczysz się, że tutaj możesz jakby tego celować. Ale dużo ludzi tego nie robi, takie mam wrażenie. Ja na przykład nigdy nie celowałem w wieżę. Oj. O ty, a to... Co? No jak to tak? Czy ty chłop przychodzi i zamiata? Co tu się dzieje? Halo? No są nieraz meczyki dobre, w których dobrze się gra, dobrze się czujesz, dobrze siada wszystko. I są czasem takie mecze jak teraz, w których wszystko idzie chujowo. Światło jest do cipy, tak mi się wydaje przynajmniej. I dziwnie to wygląda. To który i skąd? Ojej. Nie lubię tego światła. Zaś chujowo dzięki temu strzela. Ej, no jak to nawet nie jestem na liście? Jak tu chłop 16 fragów zrobił? Ty mi to wyjaśni. To jest grane. Chleba. Dobra, bo tutaj straszne nudy. Ja potrzebuję tutaj, tutaj to jest potrzeba dymów. O, na przykład takiego trafienia. Dyk. Kurwa. Ale jestem chujowy. Myk. Muszę mówić kurwa myk, bo jak to będę montować ten półtora godziny materiał, który nagram, jak za każdym razem nie powiem myk, to będę musiał szukać każdego fraga po kolei, gdzie zdobyłem. Później najwyżej wycinać. Ojojoj, to ty mi się nie podoba z tu. Tym czołgiem, co tu mnie mierzyłeś przed chwilą. Ty, chłop na hakach normalnie. Gleba, gleba. Każdym razem muszę dawać ten chujowy komentarz. Oj, to oni mi od pleców nie zajdą? Ej, chyba mogą mi od pleców zajść. Ktoś strzela do mnie. Nie wiem kto kurwa. Kto do mnie strzela? A, gdzieś stąd lamus. O, stąd, tu jesteś. Chujaro. Dobra, poczekam aż się wyhealujesz. Elo.
Trzeba tylko 3 ammo załadowałem. Dobra, double shot. Nie, mam 12 fragów, 3 śmierci. Jestem gdzieś na dole tabeli? No bo tu w sumie chyba nie chodzi o nieginięcie, w sensie nie możesz zginąć więcej niż tam powiedzmy 12 razy, tak? Coś takiego, ale dalej to wyjebane. Bardziej o przyjmowanie punktów, jak udasz sobie. Dlatego jestem nowym. Dobra, ja sobie gram swoją grę. Dobra. Oj! Skąd? Enemy almost won. No widzę, że almost won. To GG jest chyba. Enemy to jakieś szefy są. Ajajaj. Dobra, będziesz zajebiście coś tam robił tutaj, a ty będziesz. Ty gościu będziesz zajebiście szybko biegał. No i miod. Miodo. Miodzio. Miodzio? Miodzio. Dobra. Szybko, szybko. Tanka, tanka, tanka. Mamy to? Mamy to. Nienawidzę grać tutaj na tej mapie tankiem. Dobra, widzowie, musimy się w ogóle ogarnąć. Fajny chłop ma nick. Widoczny bardzo. To jest chyba ta mapa. A nie, to nie jest ta mapa. Oj, sorry, że wszystkich przyjeżdżam, panowie, kurwa. Przepraszam. Czekamy jakieś informacje o jakimś. O, chyba to był. To są chyba strzały czołgu albo artylerii. Ale wydaje mi się, że to są strzały czołgu. A, bo ja mogę jeszcze nadal walczyć. Masz coś do naprawiania? Ty nie masz nic do naprawiania, kurwa. Dobra, chuj. Dobra, no to kozacko. Nie. Ty, ale jak chłop nagle strzelał z boku? Strzelał gdzieś indziej i nagle ja dostaję ciosa? To jest grane, ty. O, tu jest świetne miejsce na respawn. Tak, tu? Kurwa, już nie pamiętam. Pamiętam, że miałem sobie zapamiętać dobre miejsce na respawn. I zgadnij, no zapomniałem, co to było za miejsce. O, to nie jest mój. To nie był nas. Co tu się kurwa stało, ty? Ty, to nas? No, to nas. Karabinek jest super na strzelanie na blisko. Ale ogólnie na strzelanie jest kurwa tragiczny. Zacznę gówno. Ty. Kurwa, to nie. Ej, co jest? Czy to nie nas? Jakie rozjebana jest ta gra komputerowa, ty. Jest ten czołg gdzieś tu. Widzę cię. Chyba. Kurwa, no nie wiem, oni są tak skuteczni pięknie. Tam? Nie. Tam? Nie wiem. Ja mam uszkodzone lewe koło od czegoś. Ktoś mi granatę musiał pierdolnąć. O! Ty, gdzieś tu był. Widzę cię, gnoju jebany. Uuuu! No i chuj, drugi mnie zajebał. Dobra, jeden zdjęty został. Ale piękny shot. PBH. Dobra, ale mam zażyczyć, że ciężkie 40 minut z takiego gameplaya strzelankowego zrobić na tyle dużo dobrych akcji, żeby później to puścić i zbotować super odcinek. To pomyślałem, że opowiem wam o mojej babci. Moja babcia była w obozie Auschwitz, nie była w obozie Auschwitz, była w jakimś innym obozie. I była se w obozie i opowiadała mi zawsze tą historię, ale że miałem 10 lat i jedyne co chciałem to sobie pograć właśnie kurwa w League of Legends i wkurwiało, że Tristana jest zbyt mocna. To gówno mnie interesowało to, że ktoś był w jakimś obozie, więc jej nie słuchałem, a później jak już była na skraju, to niestety nie wiedziała do końca kim jestem, ani w ogóle kto kim jest za bardzo i miała tam no jedną z rodzajów demencji starszych. No i teraz jakbym chciał na przykład kurwa wiedzieć, to się nigdy nie dowiem o co chodziło do końca, tylko wiem, że dziś była, więc słuchajcie opowieści babci na przykład, bo później będziecie chcieli wiedzieć i kurwa nic nie będziecie wiedzieć, bo skąd czas nadejdzie i się kurwa nie dowiesz, więc taki morał z tego. Nie, żebym jakiś kurwa turbo załował, w sensie. Znaczy słyszałem, że tamtego, ale. No wiecie jak to jest. Wtedy problem z takimi historiami, co też się nauczyłem i to nawet chuj z tamten, tylko nauczkę na przyszłość. Problem z tego typu historiami jest taki, że
zazwyczaj kurwa nikt nie pytał, rozumiesz? I to jest największy problem tego. Po prostu kurwa nikt nie pytał, więc nie interesuje cię to. Ktoś ci to opowiada, to wtedy jest chujowe. Zgaduję, no to musiało być straszliwe być na wojnie i jest wiadomka. Znacznie chujowe. Mieć na wojnie i w ogóle przeżyć wojnę i wiesz. A później widzisz, jak jakiś kurwa dzieciak sobie gra w wojnę i mówi, ale zajebiście chciałem być na wojnie. Pewnie straszne to musi być upierdliwe i chujowe, ale nikt nie pytał. Kurwa no. O, widzę cię. No. Jeden chłop całą bazę nam rozpierdala. 15 raszujemy i nie potrafimy kurwa z czołgiem wejść na... Ale jesteśmy gigantus chujowus, ty. 3B był chyba czołg, nie? Zaznaczony. Tak mi się wydaje, że gdzieś tutaj przy B ten czołg był. O, widzę cię, kurwa. No już cię nie widzę, niestety. Rozjebałem go? Nie. Dostał ciosa. Kolejny cios. Kolejny. 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 Dobra, kleba? Rozjebany, tak? Tak. Dobra, teraz by się przydało znaleźć, znaczy i tak to przegraliśmy, ale ogólnie czołga by się przydała. Ty, drugi jestem w ta... O kurwa, powiem wam tak, jeżeli ja jestem drugi w tabeli, to mamy naprawdę chujowy team. Bez kitu, jeżeli ja jestem drugi w tabeli, kurwa, coś tu poszło nie tak. Kurwa, ty, kto go rozjebał? O, widzę cię. Spierdalaj z tą paszką, jebańcu. Oj, cię przejeżdżam, kurwa, gościu. Chłopca mnie paczką próbuje wysadzić. Chłopca mnie paczką wysadził chyba. Dobra, no GG. GG, GG. Kurwa, naprawdę musi być strasznie chujowy skład, że ja mam, że jestem drugi. Naprawdę. Dobra, niestety. Przegraliśmy, widzowie. Nie wiem, ile udało się opchnąć w tych 50 minutach, co ja nagrywam. Proszę. Nie wiem, ile się udało opchnąć oraz jaki wyszedł odcinek i czy jest fajny, czy jest zły. W każdym razie, no pierwszy raz mam tak chyba, że nagrywam taką wojenną gierkę, więc nie wiem, jaki wyszedł odcinek, ale jeżeli chcesz takich odcinków więcej albo to zostaw lajka! Nie wiem, dlaczego nagle urwało mi pół wypowiedzi na samym końcu. Wpadnij Twitch, Twitter, Instagram, mój drugi kanał vlogowy, zobacz sobie Rewind, aby... Miodzio, patrzcie, słuchajcie, widzowie, widzicie to? Zaczyna się robić jasno. Siedzę po nocach i montuję dla was filmy, mam nadzieję, że to docenicie. Jeżeli tak, to pamiętajcie o tych wszystkich rzeczach. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Widzimy się jutro, cześć.